wniosek Marleny. Aha, dobra, wiem co to jest. Kupcami. Walka na pięści. Mam kimać? Będziemy kimać przed bankiem tyle? Jest to długo. Ja nie mogę tego tutaj robić. Nie mogę w mieście kimać. Nie, no nie mogę po prostu. Idziemy zadanie robić. W takim razie. Chcę tylko tego gościa zrobić z tym. Z tym obrazem. O, portrecista, to jest to. To sobie zrobimy, nie? Około południa przy zachodniej bramie pałacu. Od pierwszego do pierwszego. Miasto nie jest złe, nie? Mógłbym w takim mieszkać. Tylko żeby internet był dobry. A nie pada. Co chwilę. Nie Bartolini? Kurde, cały dzień dzisiaj na wieśku będziemy siedzieć w takim razie. Wiesz co, mogło ci odpalić powtórkę starą, wiesz? Bo teraz tam się... YouTube jest tak porety, że on się już namiesza. Już się pomiesza. Światło jest teraz. Już mu się tam namieszało pewnie. No i dobra. Dawaj marsz. Jestem. Och, w takim razie ruszajmy. Przy odrobinie szczęścia zdążymy akurat na najlepsze światło. Wyjdzie nam doskonałe chiaroscuro. Chiaroscuro? Chodźmy. Czego się nie robi dla sztuki? Lepiej jedźmy konno. Będzie szybciej i odrobinę wygodniej. A tu jest płotka. Mój obraz synogarlica nad łanem burzanu wisi w książęcym pałacu. Kuroliszek, którego upolowałem, też wisi. Wypchany. Niewykluczone, że łanem burzanu. Ładnie. Miałem kiedyś pędzel z piór kuroliszka. Był doskonały do nakładania. Ładnie pocisnął. Ale straciłem go. Kot mi go zwędził. Po co kotu pędzel? No, do malowania przecież. Mówiłem, że to był doskonały pędzel. I drogi. Jak to? Kot maluje obrazy? Obrazy? Marne hałtury. Właśnie też nie mam. YouTube się już zrąbał. Widocznie. Trzeba raz zresetować. Kot? Henri de Toulouse van Kot. Nic dziwnego, że o nim nie słyszałeś. To podrzędny pacykarz. I bezczelny. Dalej pójdziemy pieszo. To pozostaje oglądać ci na Twitchu. A czemu nie oglądasz na YouTubie w ogóle, a nie na Twitchu? Na Twitchu też można. Też można zmieniać już jakość. Wyjazd. Będziemy malować tu. Wielmożni państwo, przepraszam, że się ośmielę. Czy nie widzieliście tu w pobliżu zestawu farb i pędzli malarskich? Eugenio? Zdaje się, że ten człowiek czegoś od nas chce. Farby, wielmożni, farby i pędzle miałem tu przygotowane. Z całą pewnością nie widzieliśmy tu żadnych narzędzi rzemieślniczych, mój dobry człowieku. Jakiś problem? Wielki. Nie mogę przecież malować bez farb. Jestem skończony. Skończony. Chyba, że... Ty byś je znalazł? Nie masz ze sobą żadnych innych farb? Nic, czego mógłbyś użyć w zamian? No wiesz co? Mam robić szkice węglem jak zwierzę?
Ach, zaraza. Mówisz, że zostawiłeś się w tym miejscu? Tak. Ziogret pewnie, ten kot. Właśnie tutaj. Miałem tu wszystko pięknie. Mogły się stoczyć ze wzgórza. No dobra, poszukam. Ten kot pewnie tu był i zakosił. Dobra. Uważam, że to życie naśladuje sztukę, a nie odwrotnie. Ślady, ślady. Weźmy na przykład barona de Cordel. O, jest coś. Plama z farby. Śmierdzi terpentyną jak sto nieszczęść. I wszędzie szuka jakiegoś złotego rogu. Ślady stóp. Wyraźne, ale bardzo małe. Co? Dziecko zakosiło w takim razie? O, tutaj, tutaj. Dobra. A nie masz tego? Jest i kolejna plama. To chyba dobry trop. Aplikacji na telewizor nie można sobie zainstalować z Twitchem? Są różne aplikacje, może też na telewizor jest. Wiem, że na telefon jest aplikacja, ale... Albo nekery może jakieś to zakusiły. Tutaj też kapnęła farba. Nie ma telewizor, no szkoda. Szczerze mówiąc mogliby dać, nie? Czaszka i świeca. Ruda miedzi. Serio? Nekery tu siedzą? Nekery? Faktycznie. To chyba one ukradły farbę. Kurde, nie podpaliłem go. Fuck. Dobra, nice. O, shit. Dobra. Co to do achievementa było, ta trucizna i ten... Także jeszcze troszkę. Co one tu malowały? Ty, zobaczcie. Malowały. Malunki naskalne. To mi wygląda na sylwetkę Neckera. A to duże... Tańcowanie z mieczem? Nie, to jest młynek. Troll? To chyba Neckery przedstawiły swoje zwycięstwo nad trollami. Sztuka propagandowa? Ha, ciekawe. Taki kombosik. Zużywa energię. To z czerwonych talentów musisz jechać, nie? Farby. Te przynajmniej do wyglądają walki. Na nienaruszone. Mogę je zanieść malarzowi. Czekajcie, było tu coś jeszcze? Może rozejrzymy przy okazji. Tu grzyby. O, a dobra, to jest ten obrazek. Myślałem, że coś ciekawego do podniesienia. Irden? Irden? Nie, nie mam ulepszonego. No po co? Już się nasłuchałem, że Irden jest bardzo dobry, ale nie brałem. Serio? Bo to ulepsz sobie Quen i Igni, bo to są najlepsze znaki i art jeszcze się przydaje. Są super znaki po ulepszeniu ich. Mam twoje rzeczy. Świetnie! Gdzie były? W dwójce nawalał piorunami. Tylko tyle znalazłeś? Jeden. Było tego więcej? Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich Neckery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły twoich przyborów do namalowania fresku na skalę. To była, zdaje się, scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to niemożliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. No nic,
Ważne, że ocalały podstawowe kolory. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze wzgórze. Dobra, czyli jedziemy dalej. No ja tej przeglądarki w telewizorze też nienawidzę. Tak wszystko muli, nawet nie ma tego, buforuje znacznie gorzej. Długo potrwa malowanie twojego. Nie rozumiem tego. Najwyżej 6 godzin. Na dłużej. Że buforowanie na tej przeglądarce jest takie do kitu. Ale ten czas szybko nam minie. Utniemy sobie pogawędkę. W takim razie użyję eliksiru. W letargu czas faktycznie szybko mi upłynie. I to bez konieczności pogawędki. Nie. Potrzebna jest odpowiednia poza, mina. Żywe, przenikliwe spojrzenie. Letarg jest wykluczony. Mógłbyś wtedy nazwać swój obraz Wiedźmin leżący bez zmysłów wśród łanów burzanu. Żartujesz. Dociepił tych łanów burzanu. Wiedźmin. A, tak myślałem, że tu skręci. Tutaj? No. Mieczyki spoko są. Zaraz muszę w kuszę pójść, zrezygnować z tej w kuszę pójść, żeby achievement zrobić. Tak, doskonały widok. Najlepszy. To będzie doprawdy idealne tło dla naszego dzieła. Faktycznie. Ładnie. Ciekawe, czemu nikt tu nigdy nie przychodzi. A, pewnie coś tu no będzie. Zastanów się, w jakiej pozie chcesz być uwieczniony. Możemy zrobić ten turniej później. Pomyślę. Musisz mieć miksturkę do resetowania, ale tysiaka kosztuje. Taka z czaszką. Coś tu będzie na pewno, że nikt tu nie przychodzi. No dobrze. Wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? Pozi heroicznie. Na leżąco. Na leżąco lecimy. Położę się. Przynajmniej będę mógł się zdrzemnąć. Bohater leżący na boku, wsparty na lokciu. Zapatrzony w dal. Arestuję wszystkie talenty ci. Odpoczywający po walce. Truchło jakiegoś gryfa doda się później. Aha, i o żadnej drzemce oczywiście nie może być mowy. To już ustaliliśmy. To co, mam zaczynać, czy wolisz jednak bardziej dynamiczną pozę? U zaklinaczy tych z Ofiru? No byłem tam, ale oni jakieś kamienie mam im teraz przynieść. Porobiłem im tam zadania, są jeszcze jakieś kamienie. No dobra, zaczynaj. A teraz przybierz proszę tę minę, no wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Tę minę, jak ja to... Aha, wściekłego, trykającego muflona. Dobrze, tak, mamy to mamy. A teraz się nie ruszaj. Powodzenia, ale czemu? Coś tu będzie nie tak? Kurde, kawę sobie nie zrobiliśmy. Długo jeszcze potrwa to malowanie? Niedługo. Całkiem niedługo. Moje ulubione potworki? Tak, tracimy już światło. Nie zmieniaj proszę ułożenia głowy. Postaram się. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Archespory? Tak, Echinopsy? Nie, no gryf. No gryf to tam. Bogowie! Gryf! Uciekaj i schowaj się. O, ten głos tu nie pasował. No cześć, gryfie. Uciekł. A ty, nie trafiłem cię. Proszę. O ty draniu.
Dobra, udało się podpalenie zrobić i tak dalej, wszystko. Więc powinno być dobrze. Czy jak dam podpalenie i tak dalej na jednym tym przeciwniku, to zadziała? Spróbujemy, co? Po sprawie. A chciał truchu gryfa, no to niech sobie teraz namaluje. W ogóle 7 talentów teraz za nie. Czy już jest bezpiecznie? Tak. Już nic ci nie grozi. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne gryfa. Mamuniu moja, wystraszyłem się na śmierć. Nie przesadzaj. Nie, bo ja nie jadę w znaki. Nie na śmierć. Żyjesz, bo wybrałeś sobie Wiedźmina na... Muszę w kuszę teraz pójść. A co z twoim obrazem? Cały? Do achievementa. Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płócien. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. O! Nie, tam, ale nie używam tego w ogóle. Ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie. Dobra, niech pomaluję. Tak, dodajmy go. To ścierwo może nam posłużyć za rekwizyt. Wyśmienicie. O, ciekawa paleta barw, proporcje i te tekstury. Tak, będzie pasował. Chociaż... Domaluję go później w moim atelier. Widziałem dobrą ilustrację w encyklopedii Maxima Mundi. A ten jest jakiś taki, ja wiem, strasznie pocięty. Ciekawe czemu. Dobrze, niech będzie. Tyle mi wystarczy. Detale, tło dopracuję sobie potem, w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto twoja zapłata za pozowanie. Ile za to dostaliśmy w ogóle? No i dzięki za ratunek. Ocalając mnie, 300. Ocaliłeś sztukę. Ocaliłeś też swój wizerunek. Dla potomności. No nie, jest źle w sumie. 300 za pozowanie tam. Chce ktoś mnie namalować? Nie, żartuję. Stalowy miecz. Jakiegoś gwardzisty. Czemu osobno od głowy był? To co, lecimy oglądać to? O, jest do pałacu, aż kawał drogi. Jedziemy! Nice, płotka. Nice. Będzie czubówna? No będzie, będzie. Na czym się zatrzymałem? Kawałek murku. Jedź, płotka! To nie to? Myślałem, że to. Ciężko na służbie. Pewno nie to? Ty brutalu! O, ty brutalu! Koniem w nią wjechałem. Spokojnie, kobito. Tylko koń. To tylko koń. O kurde. Dobra, czas lecieć z buta.
To było przejście. Miałem przez znak pójść, ale ten. Ale polecimy z buta, nie? Niech żyje księżna Anna Henrietta. Znowu stream padł. O, i chyba będziemy kończyć po tym. Nie wiem, co się dzieje, serio. Już miałem pytać, co znowu. O Wiedźmina trzeba było wzywać? A rycerze to co, się pytam? Halo, jesteście? Zakończymy questa i idziemy spać w takim razie. Jak jesteście, to dajcie znać. Chyba nie ma nikogo. Chyba nie zarejestrowało streama jednak jeszcze. Marudzą, stękają jak nudno. Idzie rak, nieborak, jak uczciwy będzie znak. Typowy. Typowa przyśpiewka taka dla dzieci. No dobra, chyba nie będziesz działać stream, więc zagadamy w takim razie tutaj. To faktycznie chyba nie to zadanie. Będzie. Może? Nie, to nie to zadanie. O, ale namalował go. No nie. Witaj. O, jesteś. Witaj, Wiedźminie. Nie mogłem się doczekać. I co? I co? No proszę powiedz, jak ci się podoba nasz obraz? Fuck. No dobra, w takim razie stream niestety nie działa, ale dokończę tutaj. Znam się na sztuce, jest dobry. Dajmy, że... jest dobry, niech będzie. Przyjemny obraz. No i co za wyobraźnia. Nie przypominam sobie, żebym się rozbierał do pozowania. Inne szczegóły też się nie zgadzają. A widzisz, bo wyobraźnia to podstawowe narzędzie artysty. Więc całkiem co innego domalował, nie? To samo słyszałem od pewnego poety. Też lubił ubarwiać i zmyślać. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę. Sprzedam ci go po... Dał mi 300 za questa. Po ile nie chciał? Po 1000. Serio? Wiem, że nie mam tyle kasy. No, no. Wysoko się cenisz. Nie mam tyle pieniędzy. Nic nie szkodzi. Wróć, kiedy będziesz miał. Chociaż sam rozumiesz, do domu nie mogę ten zagwarantować, że cię ktoś nie ubiegnie. Wiedźmina trzeba było wzywać. Biorę go do domu. Zobaczycie go jutro, w piątek w takim razie. Witaj! Czemu nie? Całkiem ciekawa pamiątka. Chociaż ceny nie nazwałbym przystępną. Ach, niestety. Mało kto potrafi docenić moją technikę. No, przez co nierzadko zdarza mi się nie dojadać, nie dopijać, nie... Ale nieważne. No niech ci będzie. Przynajmniej będę miał kontrolę nad tym, kto... Portret Geralta. Dobra, jedziemy nad łóżkiem, sobie to powiesimy. Hej, Geralt! Wszystkiego fajnie, dobrego! Fajnie, jakby Yennefer ten... jakąś reakcję na to wzięła. Pokazała. To by było fajna rzecz, nie? Kolega się zachowuje, kolega jest pokle. O, chyba wróciliśmy na streama, z tego co widzę. Chyba wróciliśmy. Halo, halo, czat. Co tam? Co tam u was? Powiem wam, że już po obrazie. Akurat go skończyłem. No już po obrazie, no skończyłem go.
Skończyłem zadanie. Idziemy do Korwobianku. W takim razie. Ale kupiłem obraz, bo można go odkupić od tego typa. Kupiłem go i powiesimy ten nad łóżkiem, jak da radę. Zobaczymy, czy Yennefer coś powie na to. Kurde, taki obraz, no. Powinien ją zadowolić. Czekajcie, czy tutaj, czy nad łóżkiem mogę... Nie, mogę przy łóżku powiedzieć. Dobra, przy łóżku będzie wisiał. Obraz Geralta z Rivi. Tadam! Leży sobie na gryfie. No kurde, nie miała na co patrzeć. Ona zawsze tu, tutaj śpi, z tej strony akurat, jak wisi. Świetnie wygląda, nie? Dobra. A tutaj, nad biurkiem... Chcę mieć Emira. O kurde, świetny. Nie, dobra. Zabieram go stąd, tutaj sobie powiesimy małą Cyrillę. Wygląda okropnie. Taki sam obraz ma Emir u siebie, nie? Oczywiście oryginał. Dobra. Ten. A właśnie, bo ktoś mówił, że po jednorożce poszła Yen. Jednorożec jest, także wiecie. Co jest? A myślałem, że mogę jakąś interakcję. O właśnie, czekajcie. Postaw statuetkę. I cyk! Puchar za zwycięstwo. Ładnie. Dobra. To już mamy. To jeszcze jakąś tarczę, jakby się udało. A to co za tarcza? Nie wiem. To chyba jest jakaś taka randomowa. Tu jest obraz, który miałem w sumie sprzedać. Ale walić to. W Nowigradzie chyba go miałem sprzedać, nie? Może na górę, tam nie byłem jeszcze. To jest na górze. Ła, suknia jakaś. Co tam jest? Ej, halo! Tam jest część... A nie, tam jest... Dobra, tam nie ma pokoju. Czyje to łóżko w ogóle? To śpi w moim domu. To zostało nam miejsce tylko na jeden obraz. Smuteczek. A ja se kupiłem fajne obrazy. No to jest ten. Zostało mi tylko jedno miejsce na obraz. Chyba, że ten ściągnę i go jednak sprzedamy, tak jak było w queście. Opowiesimy sobie tutaj Emira. No kurde. A ten jeszcze ta babeczka? Ruda niewiasta. To jednak Emir ładniejszy, nie? O, będzie wisiał nam. Nilfgaardzki cesarz. Ja co by goście powiedzieli, jakby ktoś przyszedł, to zobaczył go, nie? Jakoś mi się jakiś pojawił. Nie wiem jaki. Co mi się pojawiło? Tutaj czekam, aż jakąś tarczę może inną będę miał. Znaczy stojaki na miecze. Jakie stojaki na miecze? O jaki chodzi? Możemy na razie tą babeczkę tu powiesić. Nie wiem, czy w ogóle będziemy mieli jeszcze jakąś tarczę, nie? Okej. To by było na tyle. No ładnie już zrobione tutaj, wszystko pomalowane. A, miecze jakieś w ogóle. No ale... Aha, zakończenie Ciri. Ale właśnie... Nie da, żeby jej zobaczyła ten obraz, nie? Nie wiem, miecze zobaczyć. Może jakieś na stojaki sobie odłożymy, fajne. A miecz od Pani Jeziora. Ej, który to był? Może go sobie na stojak byśmy położyli. Blef. Kurde, dobry ten miecz. Gwestok. Tancerz. Tego, ten blef sobie zostawię. Na później. Miecz z Tesza Mutna. To trzeba go odłożyć właśnie.
Miecz buklerskiego, gwardzisty, arcymistrzowski, mistrzowski. Każdy... O, co to jest? Każdy cios generuje ładunki zwiększające obrażenia miecza o 10. Ładunki można stracić z czasem lub otrzymać obrażenia. Zabicie wroga w pełni naładowanym mieczem rozładowuje miecz i trwale zwiększa... Co? I trwale zwiększa obrażenia broni? Obrażenia zwiększone o 2. Maksymalnie 20. Aha, czyli można... Jest jakiś max. Max 20 rośnie wraz... Ej, to jest epicki miecz! Kurde, świetny ten miecz. Ale ja też zaraz będę kończyć streama już. Ej, go trzeba by było poużywać, ale... Aha, ale do niego nie można włożyć kamieni, a ja na razie potrzebuję tych kamieni, póki tego achievementa nie zrobię. Dobra, Iron Dighta w takim razie zostawimy sobie. Na razie. To są z turnieju miecze. Czekajcie, czy ja mam miejsce? Mogę włożyć tutaj od tego. Będzie leżał razem z mieczem Iris. Jest ten Erondite. Okej. Okay. Ładnie wygląda, nie? Nawet. I teraz tak. Arcymistrzowskie miecze? Nie. Mistrzowskie miecze tutaj powiesimy. O. Mistrzowskie miecze mamy. A tutaj natomiast będą arcymistrzowskie. No. Dobra,